Bob Hansen był jednym z najgroźniejszych szpiegów w historii Ameryki. To niewątpliwie jeden z największych skandali szpiegowskich. Po Hansenie w FBI zmieniła się koncepcja swojego człowieka. To był jego plan, wdrażany od samego początku. Jeśli nawet tylko w wyobraźni był gotów oddać mi Bonnie i zdradzić ją, mógł zdradzić każdego. W tej historii jest wszystko. Dramaturgia, szpiedzy, seks. Gdyby powstała taka powieść, czytelnicy powiedzieliby, nie, to nierealne. Nigdy się nie dowiemy, kim naprawdę był Robert Hansen. Zdrajca w szeregach FBI. Drodzy przyjaciele, dziękuję za wieloletnią współpracę. Wydaje mi się jednak, że moja przydatność właśnie się wyczerpała. Po naszym ostatnim kontakcie, a może z jego powodu, zostałem awansowany na wyższe stanowisko urzędnicze i pozbawiony dostępu do informacji. Zupełnie jakbym był izolowany. Na tym nie koniec. Ostatnio zarejestrowałem w samochodzie dziwne sygnały radiowe. Nie zamierzam nic z tym robić. Wystarczy mi, że wiem. Bawią mnie te dziecinne zagrywki. Coś wyrwało drzemiącego tygrysa ze snu. To brzmi jak historia z czasów zimnej wojny. Agent FBI oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji. Nigdy nie zapomnę, jak odkryłem, że Bob Hansen jest szpiegiem. Domniemany szpieg Robert Philip Hansen przepracował w FBI 27 lat. Powiedziałem, Hansen? Nie wierzę. Za jego decyzją stało wiele powodów. Im więcej faktów wychodziło na światło dzienne, tym bardziej zdumiewająca stawała się ta historia. Wzorowy mąż i ojciec, praktykujący katolik, antykomunista i patriota, sprzedawał Rosjanom tajemnice. Jeśli zarzuty się potwierdzą, będzie trzecim szpiegiem w historii FBI. Jako pracownik Wydziału do Spraw Kontrwywiadu miał dostęp do wielu ważnych informacji. Pełnej skali procederu jeszcze nie znamy, ale straty są niezwykle poważne. Wydawał zbiegów, którzy uciekli do Ameryki, zdradzał ich kryjówki. Przekazywał informacje o systemach obronnych, satelitach, dane spływające z całej siatki szpiegowskiej. To nie mieściło się w głowie. Najbardziej zaszokowało mnie, z jakim wyrachowaniem i chłodem działał. Premeditated it all appeared to be.
Pomyślałem, przeklęty Mefistofelesie, zimny dranie. Zrobiłeś dokładnie to, co mówiłeś. Przechytrzyłeś ich i nas. Przez rok odwiedzałem Roberta Hansena w zakładzie karnym. Nazywam się David Charney, jestem lekarzem psychiatrą z 40-letnią praktyką. Już na samym początku przejął inicjatywę i zaczął opowiadać o swoim dzieciństwie, szczególnie, niemal wyłącznie, koncentrując się na ojcu, który zdominował jego świat. Nazywam się Ann Blackman, jestem dziennikarką. Współpracowałam z Associated Press i magazynem Time. Robert Hansen urodził się w 1944 roku w zachodniej dzielnicy Chicago. Rodzice nazywali się Howard i Vivian. Howard Hansen przepracował 30 lat w chicagowskiej policji. Na początku lat 60. awansował do tak zwanego Red Squad, wydziału rozpracowującego mafiozów, wysoko postawionych przestępców, chicagowskich gangsterów. Miał realną władzę. Myślę, że małemu Bobowi to imponowało. Był dumny z ojca. Nie miałem pojęcia, że ojciec się nad nim znęcał. Howard Hansen był mistrzem manipulacji. Sąsiedzi mówili, że zachowywał się jak ktoś, kto przestał pić, ale nie wyzbył się mentalności alkoholika. Mama zapamiętała, że nigdy nie powiedział o synu nic pozytywnego. Każdy komentarz był przykry, raniący. A skoro Howard wyrażał się tak o Bobie publicznie, w obecności mojej mamy, to jak traktował syna w domu? Jeśli dziecko na co dzień doświadcza upokorzeń, jest traktowane jak bezwartościowe i gorsze, to zostawia ślad. Robert Hansen był dość niezdarny. Nie pasował do innych dzieci, nie miał wielu przyjaciół, a już na pewno zaufanych powierników. Nazywam się Jack Hoshower. Bob Hansen był moim najlepszym przyjacielem. Co nas łączyło? Byliśmy parą geeków, outsiderów, którzy nie należeli do grupki popularnych dzieciaków. Jack Hoshower i Bob Hansen poznali się w gimnazjum Williama Howarda Tafta. Ufali sobie. W miarę jak nasza przyjaźń się pogłębiała, dostrzegałem różne aspekty osobowości Boba. Pasjonowała go nauka, jak to geeka, ale też, jak każdy nastolatek, interesował się dziewczętami. Latem 1965, na początku studiów, Bob poznał Bonnie Walk, ładną koleżankę z roku. Często porównywano ją do Natalie Wood, co dodatkowo motywowało Boba. Chciał mieć atrakcyjną dziewczynę. Pogodna, lubiana. Dzięki niej Bob zyskiwał w oczach kolegów. Jakim cudem poderwał tę ślicznotkę? She really gave him some validation. Na ostatnim roku Bob przeniósł się do Knox College i zaczął pisać do Bonnie listy, odsłaniając swoją romantyczną, wylewną naturę. Bonnie była nimi zauroczona. Właśnie kogoś takiego szukała. Postanowili się pobrać. Jego ojciec spytał Bonnie, o co wychodzisz za mojego syna? To frajer. Wyobrażacie sobie, że wasz ojciec zwraca się tak do waszej narzeczonej? Boba to wyjątkowo ubodło.
Nie chciał, by żona zobaczyła w nim frajera. Szanował ją. Chciał, by traktowała go jak równorzędnego partnera. Dlatego pod jej wpływem wstąpił do Opus Dei. Opus Dei to organizacja katolicka otoczona nimbem tajemniczości. Jej członkowie co dzień uczestniczą we mszy i regularnie się spowiadają. Wielu nosi na udzie kłujący łańcuch przypominający o popełnionych grzechach. O Opus Dei usłyszałem dopiero od Boba, kiedy przeszedł na katolicyzm. Zaskoczyła mnie jego decyzja. Wyraźnie potrzebował surowych, sztywnych zasad. Jako absolwent ekonomii, Bob znalazł dobrą pracę w chicagowskim biurze rozrachunkowym. Nie znosił jej. Śmiertelnie go nudziła i nie dawała władzy, jaką cieszył się ojciec policjant. Nie miał dostępu do tajnych akt, jak Howard. Bob chciał czegoś więcej. W 1972 roku Bob wstąpił do policji. To interesujący okres w historii Chicago. Burmistrz Richard Daley wypowiedział wojnę korupcji w mieście. Boba przydzielono do wydziału C5. Takiej pracy marzył. Pozwalała mu szpiegować kolegów policjantów. Wtedy po raz pierwszy działał jako podwójny agent. O takim zajęciu marzył od początku swojej kariery zawodowej. Takie życie chciał prowadzić. W 1976 roku Bob wstąpił do FBI. Niewykluczone, że w ten sposób chciał zaimponować ojcu. Do końca życia szukał jego aprobaty. Nawet kiedy Bob dostał się do FBI, ojciec umniejszał jego znaczenie. Jesteś gliną jak ja, nikim więcej. Bob musiał dowieść, że jest lepszym gliną niż ojciec, że ma większą władzę. Robił karierę, by pokazać, że jest lepszy od niego. Każdy nowy pracownik FBI zaczyna od złożenia przysięgi. Ślubuje bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. To niezapomniana chwila, gdy stajesz i podnosisz prawą rękę. Nazywam się Neil Gallagher, przepracowałem w FBI 29 lat. Byłem zastępcą dyrektora Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kontrwywiadu. Wstępując do FBI, automatycznie stawałeś się kimś zaufanym. Znajdowałeś się w kręgu wtajemniczonych. Hansen przeszedł standardową ścieżkę, zaczynając jako agent w niewielkim mieście odpowiedzialny za sprawy kryminalne. Stamtąd trafił do nowojorskiej agencji, która szukała ludzi z wykształceniem ekonomicznym. Przydzielili go do grupy zajmującej się defraudacjami i wyłudzeniami. W zespole rozpracowującym GRU znalazł księgowego. Wystąpili o zmianę przydziału i w ten sposób po 3 miesiącach Bob trafił do kontrwywiadu. Brzmiało efektownie, ale to niewdzięczna robota. Nazywam się Elaine Shannon, jestem dziennikarką śledczą. W FBI jedynym sposobem na awans, zaszczyty i uznanie były i nadal są aresztowania. Po to ludzie wstępują do FBI. Tymczasem praca w kontrwywiadzie nie jest atrakcyjna. Nie ma co liczyć na efektowne akcje, strzelaniny. To zupełnie inna praca.
To były początki ery komputerowej w FBI. Agenci nie mieli własnych komputerów, nie radzili sobie z nimi najlepiej. Kierownictwo też z trudem poruszało się w cyfrowym świecie. Bob rozumiał, czym jest DOS, zanim ja w ogóle o nim usłyszałem. Znał się na komputerach lepiej niż ktokolwiek. Nazywam się David Major. Przepracowałem jako agent specjalny 24 lata, z czego większość w kontrwywiadzie. To on stworzył dla nowojorskiej agencji system komputerowy pozwalający śledzić Rosjan. Został za to wyróżniony. Stopniowo go rozbudowywaliśmy, ale to Bob stworzył podwaliny i nadzorował całość. Transfer do Wielkiego Jabłka stanowił wyróżnienie, ale agentów, szczególnie tych z rodzinami, zwyczajnie nie było stać na życie w Nowym Jorku. Na scenę wkroczył ojciec Boba. Wyłożył pieniądze, ale nie pozwolił zapomnieć, że bez niego syn by sobie nie poradził. Moim zdaniem Bob panicznie się bał, że Bonnie uzna go za frajera i nie dojdę. Kim dla Boba był niedojda? Człowiekiem, który mało zarabia. Dla kogoś takiego jak Bob Hansen pieniądze to gigantyczna motywacja. Intrygował go wywiad. Podejrzewam, że w pewnym momencie pomyślał sobie, mogę grać na dwa fronty i nikt mnie nie przyłapie. Myślę, że w dużej mierze to była kwestia przypadku, sprzyjającego zbiegu okoliczności. Pamiętam swoje zdumienie, gdy usłyszałam, wiemy, kto jest podwójnym agentem, kretem. To Robert Hansen. Nie wierzyłam własnym uszom. Przecież wyglądał jak normalny, porządny gość, czysty jak łza. Tymczasem okazał się człowiekiem pełnym sprzeczności. W niczym nie przypominał Boba, którego znaliśmy. Nazywam się Sheila Horan, pracuję w FBI od 1973 roku w komórce do spraw kontrwywiadu. Nasze nowojorskie biuro dzieliły trzy przecznice od radzieckiej misji przy ONZ. Miała tam swoją siedzibę sowiecka spółka handlowa Amtorg. Właśnie tam GRU najchętniej umieszczało swoich szpiegów. GRU to instytucja wywiadu wojskowego Związku Radzieckiego, a potem Federacji Rosyjskiej. Interesują ją przede wszystkim informacje o naszym uzbrojeniu, systemach komunikacji, satelitach. Siedziba Amtorgu w sercu Manhattanu idealnie sprawdzała się jako platforma dla ich agentów. To była przykrywka, ale Hansen doskonale zdawał sobie z tego sprawę, bo z chwilą, gdy przeszedł do kontrwywiadu, otrzymał dane naszych radzieckich informatorów i zdradził ich. Dmitry Polyakov, kryptonim Top Hat, był wysokiej rangi oficerem GRU, który przez 20 lat dostarczał amerykańskiemu rządowi niezwykle cenne informacje. W 1979 roku Hansen powiadomił GRU o zdradzie Polyakova. Rosjanom ta informacja spadła jak z nieba. Na tym nie poprzestał. Ujawnił, w jaki sposób kontaktowali się agenci. Na czym polegała bezpieczna metoda szyfrowania danych. To świadczyło, że długo i starannie przygotowywał się do tej akcji.
Wiosną 1981 roku Bonnie zeszła do piwnicy. Tam przyłapała Boba, który wkładał kartkę do puszki z kolą albo ją stamtąd wyjmował. Ponieważ kilka lat wcześniej przyłapała Boba na romansie z byłą dziewczyną, twardo zażądała wytłumaczenia. She insisted that he tell her what he was doing. Przyznał się jedynie, że naciągał Ruskich na forsę, przekazując im bezwartościowe informacje. Próbował bagatelizować sprawę. Padła suma, $30,000. W tamtych czasach to była gigantyczna kwota, zwłaszcza dla agenta FBI. Bonnie była dość naiwna, poza tym chciała wierzyć mężowi. W końcu udała się z mężem do księdza, który po dłuższym kazaniu oświadczył: Bob, przyrzeknij, że skończysz z tym procederem, a zarobione pieniądze przeznaczysz na dobroczynność. Bob obiecał, że tak zrobi. Dlaczego Bob na jakiś czas zaprzestał szpiegowania? Istnieje wiele teorii. Jedno wiemy, Bonnie nie zawiadomiła FBI. Wolała szukać ratunku u księdza. Tak rozwiązywała problemy. Bob mógł się wystraszyć, że zostanie zdemaskowany. Nazywam się Jim Olson, pracowałem w FBI od 1972 do 2000. Boba poznałem w styczniu 1981 roku, kiedy przydzielono go do komórki budżetowej działającej w ramach Wydziału do Spraw Kontrwywiadu. Dzięki temu uzyskał dostęp do dokumentów dotyczących nie tylko FBI, ale także całej amerykańskiej siatki wywiadowczej, łącznie z historią oraz planami każdego z oddziałów. Znał szczegóły programów, o których my nawet nie mieliśmy pojęcia. Komu je przekazywał? Analitykom od Związku Radzieckiego. Kiedy poznałem Boba, miał gabinet naprzeciwko działu analitycznego do spraw Związku Radzieckiego. Nazywam się Bob King. Całe życie przepracowałem w FBI jako analityk, specjalista do spraw wywiadu. Analizowałem stare, zamknięte sprawy, szukając tropów świadczących o aktywności KGB albo GRU w Ameryce. Zgłaszało się do nas mnóstwo szpiegów. Bob Hansen starał się trzymać rękę na pulsie. W środowisku kontrwywiadu dobry agent to taki, który zdobywa informacje z nieznanego źródła. Takiego starano się pozyskać. Operacja Courtship, zaloty, to przełomowa wspólna akcja agentów FBI oraz CIA. Odniosła nadspodziewany sukces. Dzięki niej w połowie lat 80. udało się zwerbować dwóch agentów KGB, Siergieja Motorina i Valerego Martynowa. Bob usłyszał, że dobrze się spisują. To go fascynowało. Chciał znaleźć się w tej grupie i załatwił sobie przeniesienie. Nie wiem jak. Bob trafił do zespołu wsparcia analitycznego w Waszyngtonie. Pracował z najlepszymi analitykami FBI, ale nigdy nie był tam postrzegany jako kluczowy gracz. Jako członek zespołu miał nieograniczony dostęp do informacji. Nikt nie pytał, po co mu one. To była jego praca. Wiedział o werbunku obu agentów. Idealna sytuacja dla potencjalnego szpiega. W siedzibie głównej FBI był w swoim żywiole, ale w 1985 roku zabiegał o powrót do Nowego Jorku.
Nie do jednostki operacyjnej. Do grupy opracowującej materiał zebrany przez agentów. Niewyczerpane źródło informacji. Otrzymał tę pracę dzięki talentom matematycznym i informatycznym. Awansował. Wrócili do Nowego Jorku, choć Bonnie to się nie podobało. Mieli piątkę dzieci, spodziewała się szóstego. Bardzo potrzebowali pieniędzy. Nie było ich stać na opłacenie wizyt lekarskich. Dla Boba to był olbrzymi ciężar psychiczny i emocjonalny. Muszę zapewnić żonie i dzieciom godziwe życie, a nie potrafię. Wszystko wisiało na włosku, lecz Bob pokładał nadzieję w Bogu. Obawiam się, że jako człowiek głębokiej wiary dostrzegł w tym znak boskiej opatrzności, która w ten sposób zsyła mu pieniądze. W 1985 roku Wiktor Dziekciar, agent KGB w Waszyngtonie, otrzymał list, a w nim zaklejoną kopertę z napisem „Nie otwierać, przekazać Wiktorowi Czerkaszynowi”. Nazywam się Gregory Pfeiffer, jestem dziennikarzem i autorem publikacji na temat Rosji, m.in. książki napisanej wspólnie z Wiktorem Czerkaszynem, szefem kontrwywiadu w Waszyngtonie. Czerkaszyn był doświadczonym i szanowanym agentem, odpowiadał za werbunek amerykańskich szpiegów. Kiedy otworzył list, był pod wrażeniem tego, co przeczytał. Szanowny panie Czerkaszyn, wkrótce prześlę panu Dziekciarowi liczne dokumenty zawierające szczegółowe, wrażliwe informacje dotyczące projektów wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. W ostatnim okresie radzieckie służby spotkał dotkliwy cios. Ostrzegam, że panowie Borys Jużyn, Siergiej Motorin i Walery Martynow zostali zwerbowani przez nasze służby. Autor listu ujawnił tożsamość trzech amerykańskich szpiegów w KGB oraz szczegóły pewnych operacji. A choć Czerkaszyn podchodził do tych rewelacji sceptycznie, zaintrygowały go. Na początku lat 80. Motorina i Martynowa odwołano do Związku Radzieckiego, co oczywiście zaniepokoiło Amerykanów. FBI i CIA współpracowały z nimi od dłuższego czasu. Zwłaszcza, że decyzja była zaskakująca. Dziś już wiemy, że Bob Hansen zawiadomił Rosjan o ich współpracy z amerykańskim wywiadem. Po decyzji Trybunału, który uznał ich za zdrajców, mieli zostać odprowadzeni do cel. Jednak kiedy szli korytarzem, z mroku wynurzył się kat i zabił ich strzałem w tył głowy. W 1985 roku Bob wrócił do Nowego Jorku, gdzie systematycznie piął się po szczeblach kariery. Dziś wiemy, że w tym samym czasie nawiązał kontakt z KGB. Trudno rozstrzygnąć, co nim kierowało, ale mógł po prostu czuć się rozczarowany swoją pracą, która okazała się mniej ekscytująca, niż sobie wyobrażał. Tymczasem to przynosiło mu dreszcze mocy. Wymagało pomysłowości, stałej czujności. Wiedział, że musi być ostrożny.
Rosjanie nie mogą wiedzieć, kim jest naprawdę. W listach do KGB przedstawiał się jako Ramon Garcia. Taką tożsamość wybrał jako swoje alter ego. Ramon Garcia podawał lokalizację tzw. martwych skrzynek kontaktowych, gdzie wymieniał informacje na pieniądze. Przesyłkę dla mnie proszę umieścić pod drewnianą kładką po stronie bliżej ulicy, przy zachodniej bramie wejściowej do parku Nottoway. Sygnał. Biały poziomy pasek będzie oznaczał, że zostawiliście przesyłkę. Mój sygnał dla was, pionowy biały pasek przyklejony do słupka. Odebrałem przesyłkę. Bob był sprytny. Utrudniał Rosjanom ustalenie, kim naprawdę jest. Martwe skrzynki umieszczał w pobliżu Waszyngtonu, nie Nowego Jorku, by myśleli, że pracuje w stolicy. Z czasem Ramon Garcia dowiódł, że faktycznie posiada dostęp do najbardziej wrażliwych informacji amerykańskiego wywiadu. Dlatego Czerkaszyn starał się zapewnić mu maksymalne poczucie bezpieczeństwa, by Amerykanin dalej dostarczał mu cenne informacje. Trzeciego marca 1986 roku Ramon Garcia nie opróżnił drugiej martwej skrzynki i na jakiś czas zapadł się pod ziemię. Czerkaszyn obawiał się, czy nie stracił agenta. Wtedy dostał list. Przepraszam za milczenie po zerwaniu kontaktu. Chciałem się upewnić, czy słusznie obawiam się o swoje bezpieczeństwo. Zniknął na jakiś czas, by sprawdzić, czy nie został zdemaskowany. Jeśli chce pan kontynuować nasze rozmowy, proszę zamieścić w Washington Times ogłoszenie w dziale sprzedam. Dodge Diplomat 1971, silnik do naprawy, $1,000. Podał KGB nowojorski numer, zobowiązując się, że zadzwoni w określonym terminie. Powiem, dzień dobry, tu Ramon. Dzwonię w sprawie ogłoszenia o sprzedaży samochodu. Czerkaszyn podchodził do sprawy bardzo poważnie, a oto nadarzała się okazja, by ustalić, kim naprawdę jest tajemniczy Garcia. Oczywiście rozmowę nagrano, po czym wielokrotnie przesłuchiwano i analizowano. Proponuję, by spotkanie odbyło się jak najszybciej, 13 lutego o 13. 13 o 13. Momencik, sprawdzę, czy to mi pasuje. Dobrze. Potwierdzam, że papiery będą czekać w tym samym miejscu, oznaczonym białym poziomym paskiem, jak za pierwszym razem. Tak będzie dobrze? Myślę, że tak. Serdecznie dziękuję. Nic takiego, drobiazg. Dobra robota dla obu stron. Udanego wieczoru. W FBI istnieje nieuzasadnione przekonanie, że tajemnice biura są pilnie strzeżone. Nie wiedzieliśmy, co się stało z Motorinem i Martynowym. Pewnego dnia po prostu zniknęli w tajemniczych okolicznościach.
Wszczęliśmy operację Unlace, której celem było ustalenie, kto i w jakich okolicznościach zdradził Martynowa i Motorina. To było super tajne dochodzenie, o którym wiedziała jedynie garstka wtajemniczonych. Wybrano do niego najlepszych, sprawdzonych agentów. Polowanie na zdrajcę to bardzo skomplikowana, czasochłonna operacja. To układanka, gdzie zanim umieści się puzzle we właściwym miejscu, trzeba rozstrzygnąć, czy w ogóle tu pasują. Trzeba trafić na pewniaka, niepodważalny fakt. Nazywam się Paul Moore, przez 20 lat byłem głównym analitykiem FBI do spraw Chin. Mając jeden pewnik, idziemy tym tropem, patrząc, dokąd nas doprowadzi. W idealnym świecie, wcześniej czy później, demaskujemy szpiega. Transfer Boba z 1987 roku, jego powrót do Waszyngtonu, nie był awansem. Bobowi jednak na nim zależało, bo w siedzibie FBI miał łatwiejszy dostęp do informacji niż w Nowym Jorku. Otrzymał tam stanowisko koordynatora projektu Polowanie na Kreta, ujawnienia zdrajców. Zyskał nieograniczony dostęp do najtajniejszych i najpilniej strzeżonych informacji. Nawet nie musiał ich szukać, dostawał je na tacy. W tym okresie był niezwykle aktywny. Dokonał ponad 10 wymian z Rosjanami. Równocześnie w FBI polowanie na wtyczki nie przynosiło efektów. Wciąż nie mogliśmy trafić na właściwy trop. Nie mogli działać metodą eliminacji, analizując, kto miał dostęp do informacji i skreślając kolejnych podejrzanych. Wiedzieliśmy jednak, że w naszych szeregach musi kryć się zdrajca, który prawdopodobnie wciąż jest aktywny. To była idealna sytuacja dla Boba Hansena, w tym sensie, że od razu wiedziałby, czy znalazł się w kręgu podejrzeń. Dlatego czuł się bezpiecznie i czuł, że może kontynuować swoją działalność. Pierwszy raz spotkałem się u pacjenta z takim poziomem segmentacji. W jego psychice znajdowały się biegunowo odmienne elementy, skrajności i przeciwieństwa, żyjące w jednym umyśle. Wszyscy mamy swoje małe tajemnice i zapadlibyśmy się pod ziemię ze wstydu, gdyby świat je odkrył. To normalne, każdy tak ma. Lecz Boba o to nie podejrzewałem. Ci, którzy dobrze go nie znali, uważali, że zachowuje się protekcjonalnie. Bob uważał się za jajogłowego, potrafił być odpychający. Kolegów drażniła jego wyniosłość. Zachowywał się, jakby był świętszy od papieża. Geniusz w otoczeniu głupków. Nie prowadził rozgrywek towarzyskich, bo to wymaga pewnego uroku osobistego. Nie ulega jednak wątpliwości, że zależało mu na uznaniu. Był spragniony hołdów. Priscilla, jak pani poznała Roberta Hansena? Lubię, pracowałam tam. Była pani striptizerką w lokalu niedaleko siedziby FBI? Priscilla Sue Gailey była striptizerką w klubie na obrzeżach DuPont Circle. Podejrzany lokal w podejrzanej okolicy.
Hansen chadzał tam w upalne letnie popołudnia, kiedy nie było dużo klientów. Zobaczył pani występ i zagadał. Przyszedł tam służbowo, spotkać się ze swoim agentem, który miał mu dostarczyć jakieś informacje. Wiedziałem tylko, że to ślicznotka, najlepsza striptizerka w mieście. Powiedział, że jest agentem FBI? Tak, ale klienci opowiadali niestworzone rzeczy. Z sobie tylko znanych powodów postanowił ją zbawić. Kiedy nawiązali państwo przyjaźń? Niemal natychmiast. Kupił mnie najpiękniejszym komplementem, jaki w życiu słyszałem. Mianowicie, nie zacytuję dokładnie, ale to szło jakoś tak. Nie spodziewałem się, że striptiz może mieć tyle klasy i piękna. Pobiegłam za nim podziękować, nie za napiwek, tylko za te słowa, były naprawdę wzruszające. Przy Priscilli czuł się kimś. Wiedział, że jej imponuje. Zapraszał ją do restauracji, zabierał do muzeów, dał pieniądze na leczenie zębów, podarował Mercedesa. Na samochodzie się nie skończyło. Dostała też od niego kartę American Express na własne wydatki. To przede wszystkim mile łechtało jego ego. Współgrało z jego wyobrażeniem o sobie jako o wielkim międzynarodowym szpiegu, a to wymagało maskotki, pięknej kobiety u boku. Był pobożny aż do przesady, świętoszkowaty, co nie przeszkadzało mu chodzić do lokali ze striptizem. Pytałem, jak to godzisz ze swoimi zasadami moralnymi, katolicką etyką? Odpowiadał, jestem słaby. Rozumiałem to, sam nie jestem święty. Myślę, że za jedno ze swoich największych osiągnięć życiowych uważał związek z Bonnie. Zdobył i poślubił bardzo atrakcyjną, lubianą, pełną życia kobietę. Kochał ją, ale też traktował jak trofeum. Chciał popisywać się Bonnie w towarzystwie. Ona jednak miała inne priorytety. Chciała być przede wszystkim jego żoną i matką jego dzieci. Choć to wzajemnie się nie wyklucza, ich drogi wyraźnie się rozchodziły. Chciał dawać jej brylanty, a ona pytała, skąd wziął na to pieniądze. Dla niej wymarzonym prezentem był odkurzacz. Bob nigdy nie podarował odkurzacza swojej striptizerce. Żaden kolega ani znajomy nie podejrzewał Boba o rozpustę. To było szokiem dla wszystkich, oprócz Jacka. Jack i Bob powierzali sobie największe tajemnice. Bob ufał mu bardziej niż Bonnie. Tuż po ślubie Boba i Bonnie, Jack został wysłany do Wietnamu. Bobowi było żal przyjaciela, więc na pociechę wysyłał mu zdjęcia Bonnie w łóżku, nago, erotyczne fotografie. Zdjęcia przyszły w zwykłej szarej kopercie. Otworzyłem. W środku było 8, może 9 zdjęć Bonnie w coraz większym dezabilu. Dzień czy dwa później przyszedł list od Boba. Mam nadzieję, że spodobał ci się ten drobiazg ku pokrzepieniu serc. Od tego się zaczęło. Bonnie nie miała pojęcia, że Bob wysyłał Jackowi jej akty. Nie trudno zgadnąć, jak by na to zareagowała. Przed Wietnamem i zdjęciami odnosiłem się do Bonnie z szacunkiem, jak gentleman. Dziś przykro mi, że potem już tak się nie zachowywałem.
W pewnym momencie Bob zaproponował Jackowi, by przyglądał się, jak uprawia seks z Bonnie. Zostawił odsłonięte okno w sypialni, by przyjaciel mógł oglądać ich z zewnątrz. Myślę, że i Jackowi, i Bobowi sprawiało to przyjemność. Hoshauer mówił, że po pewnym czasie nie chciał już marznąć, więc Bob zainstalował kamery, a Jack siedział przed telewizorem i oglądał przyjaciela z żoną. Oczywiście Bob starał się eksponować ciało Bonnie, by Jack miał dobry widok. Bob chciał się pochwalić żoną jako zmysłowym obiektem pożądania. A ja przyznawałem, tak, widziałem, piękna. Nigdy jednak nie posunąłem się dalej. Wielokrotnie też odrzucałem jego zaproszenie. Nie próbuję się wybielać, odegrałem paskudną rolę w tej historii. Wstydzę się za siebie. W latach 90. Bob zaczął opisywać swoje fantazje erotyczne w internecie. Bonnie brała kapelusz, torbę plażową i książkę. Kładła się na kocu i zdejmowała top od bikini. Nie dość, że opisywał swoje fantazje, to jeszcze posługiwał się swoim prywatnym kontem mailowym i podpisywał prawdziwym nazwiskiem. W jego opowieściach pojawiała się prawdziwa Bonnie, jak naga poprawia włosy przed lustrem, albo na jego żądanie przymierza pończochy i bieliznę. Wszystko to opisywał ze szczegółami. Początkowo krzywo na to patrzyła, ale im częściej to robiliśmy, tym bardziej ją to podniecało. Bob opisywał swoje fantazje erotyczne, których główną bohaterką była jego żona katechetka. Nauczycielka religii, przedstawiana jako wyuzdana kochanka. Jak mógł jej to zrobić? Jak mógł to zrobić swoim dzieciom? To się nie mieści w głowie. A FBI tego nie znalazło. Zdumiewające. Jakim cudem to nie trafili? Kiedy mieszkałem w Chicago, rzadko kontaktowałem się z Hansenem. Zwykle spotykałem się z Bonnie albo dzwoniłem do niej. Nazywam się Mark Walk. Skończyłem prawo i zgłosiłem się do FBI. Aż do 2007 roku, czyli do emerytury, pracowałem w Chicago w Wydziale do Spraw Kontrwywiadu. W 1985 roku zgłosiłem się do Monterey na roczny kurs polskiego. Zadzwoniła do mnie siostra Bonnie i powiedziała: super, Bob myśli, by po przejściu na emeryturę przenieść się do Polski. Agent FBI planuje emeryturę w kraju bloku socjalistycznego, prowadzącym aktywną działalność szpiegowską na szkodę Stanów Zjednoczonych? Co za niedorzeczny pomysł. Dlatego to zapamiętałem, ale wróciłem do tego dopiero 5 lat później. Miałem dwutygodniowe szkolenie w Virginii. Zabrałem całą rodzinę. Towarzyszyła mi żona. Dołączyli też krewni, moja druga siostra Peg z dzieciakami. Pobyt był bardzo udany i dopiero po powrocie do Chicago żona opowiedziała mi o incydencie z Bonnie. There was this business about Bonnie in a state. The way my wife described it. Podobno któregoś dnia Bonnie wypadła na ulicę rozdygotana,
mówiąc, że w szufladzie bieliźniarki Boba znalazła $5,000. Kiedy się dowiedziałem, że Bonnie odkryła w domu pieniądze, byłem w szoku. Z relacji mojej starszej siostry Jean wynikało, że Bonnie wypadła z domu roztrzęsiona, mówiąc, że znalazła je w szufladzie Boba. Co więcej, niedawno Bob kupił jej kosztowną biżuterię. Jean opowiedziała o tym naszemu starszemu bratu Gregowi, który zadzwonił do mnie: co o tym sądzisz? Odnosiliśmy wrażenie, że Bob i Bonnie nie liczą się z pieniędzmi. Mieszkali w dość drogiej dzielnicy, wysyłali dzieci do prywatnych szkół. To wszystko kosztuje. Równocześnie nasz kontrwywiad ponosił dotkliwe klęski. Mój zwierzchnik wspominał, że polują na wtyczkę w siedzibie głównej. Nie powinienem o tym wiedzieć, a jednak szef mi powiedział i nie mogłem udawać ślepego ani głuchego. Brat spytał: myślisz, że możesz szpiegować? Obaj zdawaliśmy sobie sprawę, że to coś, przed czym Bob by się nie cofnął. Rozłączyliśmy się. Spytałem żonę: co mam z tym zrobić? Odparła: zrób to, co ci każe sumienie. Postanowiłem, że przy pierwszej okazji postaram się porozmawiać z Jimem Lylem, kierownikiem Wydziału do Spraw Rosji w naszej chicagowskiej agencji. Spotkaliśmy się w sali przesłuchań, zamknęliśmy drzwi i wyliczyłem trzy powody, dla których moim zdaniem należało wszcząć śledztwo. Polowanie na zdrajcę, pomysł emerytury w Polsce i ostatni, kluczowy element – tajemnicze pieniądze. To wszystko układało się w całość. Wracałem do tego raz za razem. Podkreślałem, że trzeba się temu przyjrzeć. Po pół godziny Lyle powiedział: zdajesz sobie sprawę, co sugerujesz? Tak. Oskarżam Boba Hansena o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Zakończyliśmy rozmowę, wróciliśmy na dół i tam się rozstaliśmy. Lyle obiecał: zajmę się tym. Dlaczego nie poruszyłem tej kwestii z Bonnie albo Bobem? To w ogóle nie wchodziło w rachubę. W FBI nie prowadzimy prywatnych śledztw. Zresztą to nie była łatwa decyzja. Oskarżałem szwagra i agenta FBI o zdradę stanu. Czułem się paskudnie, byłem rozdarty. Musiałem wybrać: ojczyzna czy rodzina. Bałem się, co mnie czeka. To raczej nie świadczy o wielkiej odwadze. Think a brave feeling, I'm not sure. Nad Kremlem powiewa flaga odrodzonej Rosji, zastępując sztandar Związku Radzieckiego. W 1991 roku szpiegowska działalność Boba zamarła. Związek Radziecki rozpadał się na oczach świata. To także okres rozczarowania KGB. Wiktor Czerkaszyn odszedł z KGB 10 dni po nieudanym zamachu stanu na Michaiła Gorbaczowa, który doprowadził do upadku Związku Radzieckiego. Wiedział, że czasy się zmieniły, wycofał się.
Na rynku pojawiło się mnóstwo zrażonych agentów KGB, którzy pożegnali się z wywiadem, ale byli gotowi, za odpowiednim wynagrodzeniem, podzielić się wiedzą nagromadzoną przez lata służby. Bob widział, co się dzieje w Rosji. Zdawał sobie sprawę, że musi uważać, bo w każdej chwili któryś z byłych agentów KGB, gotowych sprzedać nam informacje, może go wydać. Nie był głupi. Wiedział, że musi się przyczaić, poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje. W tym czasie zdecydowaliśmy o zamknięciu operacji Unlace, mającej na celu ustalenie, kto wydał Martynowa i Motorina. Nie znaleźliśmy odpowiedzi. Wtedy w środowisku zaczęło krążyć nagranie z aresztowania Dmitrija Poljakowa, oficera GRU, który przez 20 lat dostarczał amerykańskiemu rządowi cennych informacji na temat radzieckiego uzbrojenia. To była dla nas niepowetowana strata. Został wydany przez Hansena. Rosjanie aresztowali go i zabili. Jak to się stało? Dlaczego? Amerykański wywiad postanowił jeszcze raz przyjrzeć się sprawie, ponownie przetrząsnąć dokumentację i znaleźć przyczynę niepowodzeń, znaleźć zdrajcę. W latach 90. CIA i FBI wznowiły współpracę, tym razem ściślej koordynując działania. Obie strony zobowiązały się do wzajemnej wymiany informacji, dokumentów i ustaleń. Obie grupy ponownie prowadziły analizę zamkniętych spraw, przyglądały się zarzutom stawianym agentom FBI i CIA. Wczoraj do domu Aldridge'a Amesa wkroczyli agenci rządowi. Aldridge Ames kierował w CIA Wydziałem do Spraw Rosji. Amesa i żonę oskarżono o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. Zeznania Amesa tylko częściowo tłumaczyły, w jaki sposób Rosjanie zyskali dostęp do informacji. Ames nie dysponował pełną wiedzą. FBI wciąż nie znalazło odpowiedzi na nurtujące je pytania. Musiało szukać dalej. Zakładano, że w agencji działa drugi szpieg. Stworzono listę ponad 200 potencjalnych kandydatów. Stopniowo wykreślano kolejne nazwiska, aż w końcu zostało jedno. Brian Kelly. Wieloletni agent CIA. Pracował przy sprawie Felixa Blocka. Dziś wiemy, że Felix Block był radzieckim szpiegiem. Został namierzony przez CIA i FBI, ale nie udało się go aresztować, bo wcześniej ktoś zdążył go ostrzec. Wzięli cię pod lupę, uciekaj. I tak zrobił. Opuścił Stany Zjednoczone. Ktoś ostrzegł Blocka, ale kto? Kelly? Posiadał wiedzę w tej sprawie, nie można było tego wykluczyć. Skupiliśmy na nim całą uwagę. Zaczęliśmy przeczesywać jego życiorys. Przeprowadziliśmy dogłębne śledztwa. Sęk w tym, że dogłębna analiza może doprowadzić do sytuacji, gdy 2 plus 2 będzie się równało 22. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie mamy podstaw do aresztowania ani postawienia Briana przed sądem. Ostatecznie został przesunięty do pracy w administracji, a my zaczęliśmy od zera. The
Zdaniem niektórych, po rozpadzie Związku Radzieckiego Hansen zaprzestał szpiegowania, bo bał się demaskacji. Równocześnie robił w FBI karierę na miarę swoich talentów, godną kogoś tak wybitnego jak on. Rzeczywiście awansował, ale paskudna historia ze współpracownicą ujawniła skazę w jego charakterze. Sprawa dotyczyła młodej podwładnej Boba. Z tego co wiem, chodziło o to, że Bob wezwał Kimberly Lichtenberg tuż przed tym, jak miała wyjść z pracy, na spotkanie, które jej nie dotyczyło. Wstała, oświadczając: skończyłam na dziś, panie Hansen, wychodzę. Jaka była jego reakcja? Zerwał się, pobiegł za nią i chwycił ją za ramię. Kobieta wyrwała się i upadła, wołając: niech pan mnie zostawi. Wszyscy to słyszeli. Zaczęli wychylać się z pokoju i patrzeć, co się stało. Zobaczyli kobietę na podłodze i pochylonego nad nią Hansena. Następnego dnia udała się na policję, oskarżając go o napaść. Paskudna historia. Zachował się nieodpowiednio i zapłacił za to. W czerwcu stawił się u mnie. Wyglądał strasznie. Cień człowieka. Był w okropnym stanie. Spytałem, co się stało, bo odparł: ta historia z Kimberly ciągnie się za mną jak smród. Już nigdy nie awansuję. Jestem skończony. Był załamany. Hansen został ukarany za niestosowne zachowanie wobec pracownicy i dodatkowo zdegradowany, bo FBI uznało, że nie sprawdza się jako kierownik. Mimo to wciąż był użyteczny. Przekonał zwierzchników, że sprawdzi się jako przedstawiciel FBI w Departamencie Stanu, w Biurze do Spraw Misji Zagranicznych. Nazywam się Mike Rochford, przepracowałem w FBI 30 lat, specjalizując się w KGB, Rosji i wywiadzie. Siedziałem w swoim biurze w waszyngtońskim oddziale, kiedy zadzwonił do mnie Hansen. Mam informację, powinien pan przyjrzeć się kilku nazwiskom. Dlaczego, Bob? Podobno pana zespół szuka kretów w FBI i CIA. Skąd ta informacja, spytałem. To tajemnica Poli Szynela, odparł. Nie zamierzam z tobą o tym rozmawiać, uciąłem. To może pan kogoś przyśle, zaproponował. Dobrze, ustąpiłem. Przyślę kogoś, ale nie dzwoń do mnie nigdy więcej, jasne? Z perspektywy czasu widać, że daleko wykraczał poza swoje kompetencje. Nie powinien w ogóle posiadać takiej wiedzy, a już na pewno nie powinien zajmować się kwestiami z mojej działki. To cuchnęło. Był czas, gdy Bob Hansen pozostawał nieuchwytny, bo miał dostęp do wszystkiego. Teraz został go pozbawiony. Musiał być przerażony, wypadł z obiegu. Hansen utknął w Departamencie Stanu. Siedział w gabinecie przed komputerem sam. Nikt nie zaglądał mu przez ramię. Idealne warunki pracy dla szpiega. W intranecie działał system umożliwiający każdemu zalogowanemu użytkownikowi śledzenie obecnie prowadzonych spraw. Bob jako pracownik FBI miał do niego dostęp i grzebał w nim godzinami, wyławiając cenne informacje. Zorientował się, że może to robić, bo nie jest na celowniku i nabierał coraz większej śmiałości. Więc
Bob nie kontaktował się z KGB ani jego następczynią FSB. Kontakt nawiązał ponownie dopiero w 1999 roku. Myślę, że za jego powrotem do gry nie stały pobudki finansowe. Nie tym razem. Dałem z siebie wszystko, by wam pomóc. Zdobyłem się na gigantyczne poświęcenie. I co? Cisza. Nienawidzę jej. Niektórzy uzależniają się od adrenaliny. Potrzebują silnych emocji. Myślę, że tak było i w jego przypadku. Ktoś może uznać, że jestem odważny do szaleństwa, albo po prostu szalony. Używał poetyckiego, kwiecistego języka. To były niemal miłosne, romantyczne listy. Równocześnie był spragniony atencji i to widać. A może postawmy na szaleńczo lojalnego? Tylko ja mogę stracić. Nie jestem psychiatrą, ale wydaje się, że nie mógł żyć bez tej ekscytującej gry szpiega. Cierpiał na zespół Jamesa Bonda. Widział siebie jako uwodzicielskiego szpiega z zapatrzoną w niego piękną kobietą u boku. Ramon Garcia był jego alter ego. Ramon Garcia osiągnął to, co jemu nie było dane. Był wyjątkowym rosyjskim szpiegiem. Szpiegiem w szeregach FBI. Przyjaźniłem się z Bobem Hansenem przez 20 lat pracy w FBI. Myślę, że istniało dwóch Hansenów. Jeden szpiegował na rzecz KGB, by utrzymać rodzinę. Drugi zaś miał naturę narcyza i w pewnym momencie uznał, że jest w tym świetny. Kiedy jednak decydujesz się na szpiegostwo, musisz pamiętać, że jedynym skutecznym sposobem, by wyplątać się z tej sieci, jest śmierć. FBI nie odpuszcza, będzie tropić szpiega do skutku i jest w tym dobre, przerażająco dobre. Otwieramy nowy rozdział w historii FBI. Zmieniło się kierownictwo, które stwierdziło, analizy, grzebanie w papierach nic nie dadzą. To robota dla kilku pokoleń, a i tak możemy nigdy nie dotrzeć do prawdy. Trzeba poszukać kogoś, kto zna kreta. Strategia polegała na tym, by pytać wszystkich o wszystko. Wcześniej czy później to doprowadzi nas do osoby, która ma dostęp do przydatnych informacji. Mike Rochford wznowił wcześniejszą operację, nadając jej kryptonim Buckler. Sporządziliśmy szczegółową listę wszystkich agentów KGB i sprawdzaliśmy, czy podzielą się całą wiedzą na temat werbunku wewnątrz ich społeczności. Jeśli tak, płaciliśmy im. W ten sposób wyłowiłem ponad 35 Rosjan. Zespół Rochforda wytypował jednego kandydata. Mężczyzna założył własną firmę, jak wielu oficerów KGB, i chciał wejść na zagraniczne rynki. Ściągnęliśmy go do Ameryki pod pozorem zawarcia umowy handlowej. Pierwszy raz rozmawiałem z prawdziwą grubą rybą. Gość miał za sobą nieudany biznes, który za naszą sprawą nie doszedł do skutku. Wykupił bezzwrotny bilet lotniczy, więc był uziemiony w Stanach na 2 tygodnie. Drugiego dnia pobytu podszedłem do niego na ulicy i zagadałem, co tam? Kim jesteś? Spytał. Mike Rochford, agent FBI, przedstawiłem się. Czego chcesz?
zrobić z ciebie największego rosyjsko-amerykańskiego biznesmena w historii obu krajów, obiecały. W końcu Mike wyciągnął z niego, że miał teczkę gościa. Nazywał się Ramon Garcia. Kiedy Związek Radziecki się rozpadał, trafił na teczkę Ramona i pomyślał, to moja polisa, schowam ją, może kiedyś da się na niej zarobić. W teczce znajdowało się mnóstwo ciekawych informacji, pozwalających spojrzeć na sprawę z punktu widzenia KGB. Mike Rochford i jego zespół wytypowali idealnego kandydata do polowania. To on zwerbował informatora. W listopadzie nasze źródło dostarczyło do Waszyngtonu pierwszą część materiałów, które teraz trzeba było przetłumaczyć i przeanalizować. W teczce znajdował się pakunek z przyklejoną kartką. Nie otwierać, dopóki się nie spotkamy. Czyli informator chciał osobiście wytłumaczyć nam znaczenie przesyłki. Pękaliśmy z ciekawości, ale uszanowaliśmy jego prośbę i nie ruszyliśmy jej. Przygotował też inną niespodziankę. Kasetę z rozmową telefoniczną Ramona i agenta KGB. Spodziewaliśmy się, że usłyszymy głos Briana Kelleya. Wszyscy w biurze wciąż uważali, że to on zdradził. To jego typowano na sławetnego kreta. Dostaliśmy też notatnik oficera prowadzącego, w którym skrupulatnie zapisywał daty i lokalizację wymian. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że to jednak nie Brian, bo przebywał wtedy w Australii. Skoro nie on, to kto? Nasi analitycy przez kilka tygodni przekopywali się przez dokumentację przekazaną przez Rosjan. Jeden z nich trafił na charakterystyczne frazy. Skąd się znam, powiedział. Bob Hansen miał swoje powiedzonka. Niektóre pojawiały się w jego listach. Zwłaszcza jedno, parafraza słów generała Pattona zwracającego się do swoich wojsk. Jak powiedział generał Patton, skończmy z tym i skopmy tyłki sikającym na fioletowo Japończykom. Powiedziałem nie. Niemożliwe. To nie może być Hansen. Pojechaliśmy do siedziby głównej, wyciągnęliśmy z sejfu taśmę i przesłuchaliśmy znowu. Zero wątpliwości. To Bob Hansen. Kulminacja nastąpiła wiele tygodni później, kiedy przyjechał informator, by wyjaśnić zawartość pakunku. Worek na śmieci, w który Ramon Garcia zawinął materiał dla Rosjan. Po kilku dniach do mojego gabinetu wkroczył promiennie uśmiechnięty wicedyrektor. Worek przeleżał w KGB 20 lat. Mimo to zachowały się na nim odciski palców Hansena. Wiedzieliśmy już, że Hansen jest kretem. Teraz musieliśmy go przyłapać na gorącym uczynku. Spieszyło się nam, bo w tym samym roku przechodził na emeryturę. Chcieliśmy go zatrzymać jeszcze jako pracownika FBI.
Trzeba było wyciągnąć Hansena z Departamentu Stanu i przenieść z powrotem do centrali. Uznaliśmy, że najlepiej będzie zaoferować mu awans i odpowiedzialne stanowisko w waszyngtońskiej siedzibie. Otrzymałem zadanie przekonania go, że na tym zyska i że jest mi naprawdę potrzebny. Równocześnie grupka zamknięta w tym ciasnym pokoju gromadziła dowody, które będzie można przedstawić w sądzie. Rozległo się stukanie do drzwi. Umilkliśmy, wstrzymując dech. Nikt nie wiedział, gdzie Hansen zastuka, gdy wróci do centrali, ani o co będzie pytał. Panicznie baliśmy się, czy czegoś nie odkryje, rujnując nasze wysiłki. Rozległo się stukanie do drzwi. Umilkliśmy, wstrzymując dech. To był Bob Hansen. Powiedział, szukam Boba Kinga. Machałem, cześć Robert, jestem zajęty, wpadnę za kilka minut. Przyszedłem do niego. Szykujecie się do aresztowania Kreta? Spytał na dzień dobry. Nikłe szanse, odparłem. Wstał, więc powiedziałem, to ja też pójdę. Wróciłem do pokoju, zameldowałem się, ale pamiętałem tę wymianę jak przez mgłę. W centrali nie miał już tak łatwego dostępu do systemu jak w Departamencie Stanu. Nie mógł już bezkarnie szperać w materiałach. W pewnym momencie musiało mu zaświtać. Awansowałem na wyższe stanowisko, a mam mniejszy dostęp niż wcześniej. Coś mi tu cuchnie. W ostatnim liście do Rosjan narzekał, że dostał bezsensowną robotę. Skarżył się też, że jakieś dziwne fale zakłócają sygnał jego radia samochodowego. Coś wyrwało drzemiącego tygrysa ze snu, napisał. Baliśmy się, że się nam wymknie. Jednak ku naszemu zaskoczeniu udał się do martwej skrzynki, gdzie go aresztowaliśmy. Trudno opisać emocje, które wtedy nam towarzyszyły. Przede wszystkim ulga, że doszło do aresztowania i nikt nie ucierpiał. Równocześnie jednak ciążyła nam myśl, że przez lata mieliśmy w swoich szeregach zdrajcę. To było 18 lutego, stukanie do drzwi. Otworzyłem. Zobaczyłem agentkę specjalną Kathleen McChesney, która powiedziała, aresztowaliśmy Boba Hansena. Wreszcie doszukaliście się mojej informacji sprzed lat, powiedziałem. Popatrzyła na mnie, jakby wyrosła mi druga głowa. W tamtym czasie pracowałem jako łącznik z CIA. Nazywam się Jim Lyle. Od 1980 aż do 2002 roku zajmowałem się w FBI sprawami kryminalnymi i kontrwywiadem. W poniedziałek wcześnie rano o 7:30 zadzwonił telefon. Co jest? Musimy pana przesłuchać. Skontaktowaliśmy się z Markiem Walkiem z Chicago i powiedział, że kilka lat temu zgłosił panu obawy wobec Hansena. Grzebałem w pamięci, próbując odtworzyć tamtą rozmowę.
Jak przez mgłę świtało mi, że Bonnie Hansen znalazła w szufladzie męża jakieś podejrzane pieniądze. Jeśli mnie pamięć nie myli, poradziłem Markowi, że najlepiej będzie, jeśli żona sama porozmawia z mężem. To sprawa między nimi. Albo niech Mark pogada z siostrą. Podobno w raporcie napisał, że obawia się, czy szwagier nie jest kretem, którego szuka centrala. Nie miałem pojęcia, że trwa polowanie na zdrajcę. Takie historie rozgrywają się w Waszyngtonie. Czy w rozmowie ze mną wspominał, że Hansen może szpiegować i powinienem pchnąć sprawę dalej? Nie. Na pewno bym zapamiętał. To zbyt poważne oskarżenie. Z mojego punktu widzenia nie było podstaw, by uruchomić śledztwo. W oczach opinii publicznej jednak już na zawsze pozostanę przykładem niekompetencji FBI. Sprawą zajął się Departament Sprawiedliwości, który ostatecznie uznał wersję Walka. Tak napisali w oficjalnym raporcie. Myślicie, że do tej pory nie mam palpitacji na samą myśl o tym? Arbitralnie przyjęli wersję Walka, a nie moją. To wciąż mi leży na wątrobie. To przykre, że Lyle i ja zgadzamy się wyłącznie w jednym punkcie. Że taka rozmowa się odbyła i że dotyczyła $5,000 schowanych w szufladzie. Na tym koniec. Szkoda. Myślę, że to bardzo niefortunne. Wiadomość o zaginięciu informacji o szpiegostwie Hansena na rzecz Rosjan wstrząsnęła środowiskiem. Dla mnie największym ciosem było, że przekazał im szczegóły procedur zapewniających Waszyngtonowi przetrwanie ataku nuklearnego. W razie wojny jądrowej lub chemicznej, cały rząd i najważniejsze osoby w państwie zostałyby przetransportowane w przygotowane wcześniej miejsca, skąd mogłyby bezpiecznie kierować operacją wojskową i czuwać nad bezpieczeństwem kraju. Tymczasem Hansen przekazał nieprzyjacielowi szczegóły tej ważnej operacji. Hansen stanowił źródło tak cennej i różnorodnej wiedzy, że Rosjanie nie składali konkretnych zamówień. Mówili, dawaj wszystko, co masz. Sześć tysięcy stron najróżniejszych dokumentów. Już nie chodzi o stopień ważności. Sama liczba przytłacza. Dziś rano były agent specjalny FBI Robert Philip Hansen przyznał się do 15-letniego szpiegostwa przeciwko Stanom Zjednoczonym. Hansen straszliwie zawiódł zaufanie swojej ojczyzny. Pierwszy raz widziałem, by od demaskacji do skazania minęły 3 miesiące. Imponujący wyczyn. Dołożę wszelkich starań, by jak najszybciej wymierzać sprawiedliwość w tej i podobnych sprawach. Ówczesny prokurator generalny najchętniej zażądałby kary śmierci, ale FBI i Departament Sprawiedliwości patrzyły dalej. Nie chciały publicznego procesu, który odsłoniłby mechanizmy, procedury, zasady działania i tysiące innych drobiazgów, znacznie ułatwiając pracę wrogim służbom. Przepraszam za swoje postępowanie. Jestem nim głęboko zawstydzony. Nie tylko było niezgodne z prawem, ale także podważyło zaufanie tak wielu osób. Co gorsza, naraziłem na obrazę swoją niewinną żonę, a także zraniłem nasze dzieci.
Czy w ogóle wyraził skruchę? Tak, chciał zadośćuczynić za wyświadczone zło. Stąd dzisiejsze zeznanie. Ujawnił swojemu byłemu pracodawcy, co zrobił i w jaki sposób. To wzbogaci wiedzę biura. FBI zależało na szczegółach. Chciało ustalić, jakie informacje wyniósł, ale on nagle nabrał wody w usta. Naprawdę zapomniał, czy tylko udawał? Nie udawał głupka, nie zasłaniał się utratą pamięci. Wybrał inną strategię, umniejszał znaczenie lub skalę. Postawili sprawę ostro. Jeśli uznamy, że ściemniasz, dostaniesz najwyższy wyrok. Zapomnij o więzieniu o łagodnym rygorze niedaleko bliskich. Nie dotrzymał słowa i poniósł konsekwencje. Kiedy został wprowadzony na salę, spojrzał na agentów FBI, którzy zebrali się, by go zobaczyć. Uśmiechnął się. Jednak ich przechytrzył. Robert Hansen jest zdrajcą. Został skazany na bezwzględne dożywocie. Wyrok odsiaduje w więzieniu o zaostrzonym rygorze. 23 godziny na dobę spędza w celi. Nie ma kontaktu z innymi więźniami ani ze światem zewnętrznym. Rodzina może go odwiedzać raz, dwa razy w roku. Wyobrażam sobie, że żyje trochę jak w klasztorze. Może spędzać każdą chwilę na modlitwie, zastanawiać się nad swoimi uczynkami. Jestem ciekaw, czy szczerze żałuje za grzech. Nic mi do tego, ale chciałbym wiedzieć. Dożywotnie więzienie, zwłaszcza w połączeniu z samotnością, to najsurowsza kara, jaką można sobie wyobrazić. Ale zdrada ojczyzny i współobywateli dokonana z zimną krwią również przerasta wyobraźnię. Na tym poprzestanę. Staram się wierzyć, że kara musi być proporcjonalna do występu. Gdyby został stracony, uznałbym to za słuszne. Nie zaakceptowałbym tylko, gdyby go wypuścili. Przypuszczam, że gdybym wiedział, co robi, wydałbym go. Choć ogarnia mnie przerażenie na myśl, że miałbym na niego donieść. Od aresztowania Boba mija 20 lat. Dziś myślę o nim przede wszystkim jako o nieszczęsnej, zagubionej istocie. W swoim życiu zetknął się z wieloma negatywnymi wzorcami i wpływami, poczynając od relacji z ojcem. Myślę, że te pierwsze bolesne doświadczenia odcisnęły na nim niezatarte piętno. Próbował uwolnić się od nich, zostając policjantem, potem agentem FBI, a w końcu naprawdę dobrym szpiegiem. Wersja polska, Kanal Plus, tekst Anna Maria Nowak, czytał.